Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną siostra. I gramy dzisiaj w Kingdom Two Crowns. Wydanie klasyczne. I tak, gramy w gierkę, o której w sumie już dużo mówiłem. Dwa razy przycisk kierunku, siostra. Żeby nie było, mój ekran jest u góry, siostry jest na dole. Nie wiem, może później kiedyś mi się zechce zrobić napisa pokazującego, kto jest gdzie, ale mniejsza z tym. Ja po prostu gramy, gry zapowiadam dawno, dopiero niedawno, od niedawna mam dostęp. I co tu dużo mówić, po prostu totalna lama, totalny ogar. Nagranie testowe, jak zwykle nie wiem za bardzo, jak skonfigurować mikrofona. Nie. I tak. Nie wiem, czy jest sens dużo tu opowiadać. Raczej kto ma znać Kingdom, ten zna. Kto nie zna, ten pozna niedługo. I tak, póki co. No tak. Po prostu rozgrywka. I pokrótce pozwólcie, że może opiszę, o co w tym chodzi. Duch, on samouczkuje mnie, co mam robić. Zepsułem. Za szybko rzuciłem monety, żeby zrekrutować chyba. A nie, dobra, jest okej. No, więc tak, ogólnie mówiąc pokrótce. Siostra, nie rób niczego, bo zepsujesz nam samouczka. Żadne ja szukam monet, tylko pozwól, że skończymy samouczka, więc tak, ogólnie. Dobra, to już chyba tyle. Tak, więc ogólnie mówiąc tak. Gierka prosta, polega na tym, że jeździmy sobie na koniu, klikamy aż, żeby dawać monety. Zbieramy armię, mamy chronić się przed jakimiś dziwnymi stworami. I bez zbędnego gadania, po prostu zajmijmy się rozgrywką, pomału. Siostra, czemu puściłaś kasę? Nie upuściłam. Dobra, więc bez zbędnego gadania, jak mówiłem. Żeby nie było, za bardzo nie znam Kingdom Two Crowns, więc tylko, że są właśnie trzy tryby. Nie wiem, czy o tym wspominałem. Gramy na klasycznym, to już mówiłem na pewno. Następne podejście będzie na trybie japońskim, czyli szogunacie. Natomiast jak przegram na szogunacie, pójdziemy do trzeciego, który nazywa się Martwe Ziemie, czy coś takiego. Powiem szczerze, nie wiem, co to może sugerować, ale tak. I no. Na obecny moment właśnie to będzie takie spokojne, nudne. Można powiedzieć po części dla niektórych. Bo głównie mam właśnie tak jeździć. To zbieraj ludzi, twórz to. Ja w sumie jeszcze drugiego boba budowniczego dostawię. Jeśli mnie stać. Nie stać mnie. A właśnie, ja kupiec jest. Jest kupiec. Mogę ci dać trochę pieniążków. Dobra, ale jest kupiec z osiołem, a kupiec z osiołem kojarzę po prostu z Kingdom Nowe Lądy. Jak ty tam określiłaś? No. To jest Kingdom Dwie Krowy. Ja pamiętam, że po prostu on miał jakieś takie coś, że dawał pieniądze w zamian za tam, nie wiem, kupił tam. No siostra, po co mnie wołasz? No. Przecież już zrobiłem, co miałem zrobić. No, dobra. Dobra. Po co kolejny młotek? Że się przyda. Siostra, teraz będziemy mieli więcej budowniczych niż uczników. Dobra, mniejsza. Zajmij się czym tam chcesz, ja będę za to zwiedzał. Jak to zniszczysz, to stracimy obóz tych ludzi. Nie wiem, czy to jest mądre rozwiązanie. Dobra. Co mam robić? Nie wiem, zwiedzać drugą stronę. Zbierać pieniądze, jak ktoś ma. Z drugiej strony przyszliśmy. Siostra, to, że tam przyszliśmy stamtąd, nie oznacza, że tam teraz czegoś innego nie ma. O nie, 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 nie! Już? Nie wiem, skąd to się wzięło. Super. Super po prostu. Po nie udawaj, że nie wiesz. Przybiegły dziwne stwory, ukradły mi koronę. To masz pieniądze. Tak, ale ukradły mi koronę. Jesteś już do wózce. Jestem dalej. Tylko, że jakby powiedzieć, to nie wiem, co mam teraz ze sobą zrobić, dobra. Macie ludzie. Trzebami się robi. Płaci się pieniądze, żeby je usuwać. I brawo, i teraz pozwalasz się już atakować. No jak mam się bronić? Nie masz się bronić. Nie da się. Przecież to już to tłumaczyłem niejednokrotnie. Że przed nimi trzeba uciekać. No, ja ledwo co widzę. Aha, super. Porażka. Dnia drugiego. Nowe podejście. I nie mów, że ledwo co widzisz. Taka prawda, wszystko mi ten mikrofon zasłania. To w takim razie mogłaś od razu pójść na parseka, a nie teraz narzekać.
Mikrofonu mówiłem ci, siostra, nie mam jak przesunąć. Aj, cóż. Dobra, będę grać na podglądzie. Tu graj na podglądzie. Mniejsza. Co? Okej, czemu od razu mam tu obóz i jakichś ludzi? Co, gra była łaskawa i od razu nam ułatwiła życie? Czy jak? Musimy naprawić królestwo, co? Wiecie co? Ja nie ogarnię, co się stanęło. No i tak. Cokolwiek by tu było, nie było, jest dziwne przynajmniej. Dobra, mamy namioty, super. Tylko dalej nie ogarniam, co tu się stanęło się na tym świecie. Mam skałę? Po prostu skały się nie usuwa, tym się buduje wieża. Dobra, chcesz to buduj. Ile to kosztuje? 3. Tylko nie wiem, czy jest sens jeszcze zostawiać. Póki co by się przydało chyba więcej uczników. No takich wolnych uczników. Nie idź tam, bo znowu ci koronę ukradną. Ja cię już znam, siostra. Jesteś większym lamą niż ja w tą grę. Ja w tą grę jestem większym lamą niż ty. Czemu tu ucznicy kosztują 2? Po pierwsze zawsze kosztowali 2. A po drugie, nie wiem czemu, ale mówisz za cicho, bądź bliżej mikrofonu czy coś, a ciebie w ogóle nie słychać. Dobra. A, czyli strzałką w dół też mogę to wszystko oddawać. I w sumie tak. Definitywnie. Tutaj nie ma tak naprawdę co gadać. Jak nie ma, siostra? Jak nie ma, to trudno, znajdę sobie kogoś innego do ogrywania, skoro tobie to przeszkadza. To? Przecież to jest ziemia. I jak to ruszysz, to postawisz kolejne mury. No patrz, jakie piękne są skały tam w tle. Tak. Ty... A, nie mamy budowniczych, no tak, oczywiście. Tam uczników. Więc to znowu po nas. Niedobrze. I oczywiście najpierw buduję wieżę, czemu ma nas chronić? Podatki zbieram. Do niczego jeszcze jednego. Mhm, a masz ludzi? Jakich ludzi? No ludzi wolnych. A kogo innego? Że budowniczy się nie weźmie z powietrza. Dobrze, ja nie ogarniam w tą grę wody. Tak nie ogarniam, że kiedyś ogarniałaś. Szybko zmieniasz zdanie. Nie, nie ogarniałam. Kiedyś ogarniałaś, siostra, teraz nie udawaj. Ale mniejsza z tym. Widać, że zrozumiałem podejście. Zawsze nie ogarnięty. I to co, tutaj się ulepsza dla ludzi? Nie, tu się ulepsza obóz. Ludzi musisz przecież w tych namiotach na zewnątrz znaleźć za pieniądze. To ja definitywnie chyba będę musiał znaleźć sobie kogoś innego do ogrywania wspólnie. Bo takie dwie lamy nie ogarli w ogóle co? Nie, nie widzę w tym przyszłości. Chociaż żeby nie było, prawdopodobnie dokończę jeszcze, wiecie, podejście do średniowiecza z siostrą. Następne odcinki, podkreślam, nagrywane przez Parseka. Siostra u siebie na swoim mikrofonie, ja u siebie na swoim. Na razie bez żadnych problemów zbędnych. Ładna miniatura będzie. Chodź, zbiegniemy fotę. Se. Gdyby jeszcze tylko mieszki znikły, to byłoby fajnie. Siostra, stań tak, żeby ci nie pokazywał tego. Tych pieniędzy. Dobra, i teraz postój chwilę. Dobra, mamy miniaturę, teraz trzeba będzie ładnego napisa dostawić. Będzie jakoś. Mamy już dzień, tak. Dzień drugi, ej, żyjemy. To tak, ja biegnę w jedną stronę, ty biegnij w drugą. Szukaj ludzi, musimy zdetektować jeszcze z dwóch, może trzech budowlańców. Nie. Po prostu tych obozów i szukaj. A właśnie, jeszcze trzeba dobrać dzienne pieniądze od... Nie jest jakiś, tu nie masz rzucać przy namiotach, tylko jeśli chodzą ludzie, to wtedy ludziom rzucasz. Oj, tak, definitywnie będę musiał zgłosić się do kogoś innego po współpracę w tej kwestii. Nie wiem, nawet powiem do kogo. Jeśli ten ktoś wie, że o nim tu mowa, no to odezwij się proszę, gościu. Ja z chęcią
dogadam się w tej kwestii. Mamy ludzi dwóch. Brawo. To bierz ich po prostu i nie martw. No, poszli już sobie. Mhm. Pamiętaj, że możesz też kazać śledzić, że... Okej. Okay. Trochę to inaczej wygląda niż było do tej pory. W sumie chyba nawet jestem w stanie wytłumaczyć, jak to działa. Na bazie tego, że znam trochę Kingdom jak tako New Lands, czyli poprzednika właśnie tego Dwie Korony. Otóż wyobraź sobie, siostro, to jest takie dziwne, złe coś. Jak to rozwalimy, to będziemy mogli uciec stąd. O ile znajdziemy rozbity statek i go naprawimy. To jest nasz ludź, czy nie? Nie, to jest żebraczek, który chce pieniążko. Dobra, dawaj Bob. Dawaj Bob. No i dobrze, siostra. To teraz, nie wiem, musimy zbierać ludzi, rozbudowywać się czy coś. Liczę na to, żeby przetrwać. Zaczynam bardziej ogarniać. Okej. Coś jeszcze? O, widzę tu piękną rzecz. Strumyczek. Oj, siostra, nawet nie wiesz, dlaczego to jest takie super. Chyba wiem, że na razie nie potrzebujemy. Potrzebujemy i to jak... jeszcze jak? No to kupuję. Ale co? Nie, wierzę, że nie. Potrzebujemy ich, owszem, jak już mówiłem, ale... trochę... Ulepszyć to? Mury? Nie wiem, czy jest sens ulepszyć jeszcze. Pamiętaj, siostro, że jednak... co by tu miało przychodzić, czy nie miało przychodzić? Raczej to jeszcze nie będzie aż takie groźne. Pierwsze co, to by się skupił na rudowie obozu. No tak. Handlarz z posiołem. Albo zbierasz podatków, w sumie nie wiem. Wracając, nieważne co tu by było, nie było, no na razie wierzę, jeszcze trochę za wcześnie, chciałbym po prostu, wiesz, zrobić duże polany, na których będą biegać króliki. Na których będą polować łucznicy, żeby je ubijać dla kasy. To zbierać podatków. Nie wiem, co to za gościu, wiem tylko, że mu się płaci jedną monetę, on daje za to dużo więcej monet. Nie. Nie teraz, jak jest na osiole bez niczego. A teraz, dobra siostra, zobaczmy, czy uda się nam ulepszyć to coś. Jej, udało się. I teraz taka ciekawostka, w tym momencie byśmy dostali darmowe ścianki po bokach, gdybyśmy ich do tej pory nie mieli. Dlatego też nie lubię budować, ale samouczek kazał. O, i nadciągają złe bywództwa. Łucznicy robią piu i definitywnie muszę jakoś znaleźć sposób na podjaśnienie tego wszystkiego. Kiepsko trochę widać. Ale tak. Nie, króliczki. No, uczniki będą na nich polować. I zarabiać pieniądze w ten sposób. Jedno króliczko. I dobra. Mogę jeszcze uczników ulepszyć. To nie jest ulepszanie, tylko budowanie kolejnego. Okay. Powtarzam ci to za każdym razem, a to za każdym razem musisz jakieś ulepszyć. Bo obów już nie potrzebujemy więcej. Obu mamy. Oj, w sumie mam złe wieści, więcej chyba nie da się już nic rozbudować. Jak to? No tak to wygląda. I czyżby była już ta opcja? Ale nieważne. Da się jeszcze rozbudować. Siostra, nie mówię o tym, mówię o naszym obozie głównym. Po co? Czy tego chcę, czy nie, chyba trzeba będzie po jednym murku z każdej strony. Tym samym zmniejszając sobie niestety trochę powierzchnię. Gwiezdny klucz czy królowa siostra? Nie zasługujesz na mianę królowi. Nie. Coś to będzie najgłupsze, co chyba zrobię. Ale no, ze względów ekonomiczno-społecznych jestem zmuszony wciąć te drzewa. Usunie nam ten obóz niestety, ale zwiększy polany, na których będziemy mogli łapać króliki, patrząc na to, czy teraz ich prawie nie będziemy mieli przez rozszerzenie murów. Dostaliśmy więcej monet niż wydaliśmy. Nie dostaliśmy więcej niż... Możesz. Bylebyś tylko nie zniszczyła ostatniego drzewa przed tym gościem z osiołem. Jak to zrobisz, to już przepadnie. Nie, pokazuje się, że mówiłem, że nie za bardzo ogarnię, jednak wiem dużo o tej grze. A, dobra, można jednak rozbudowywać. Siostra. No, proszę. Chyba jeszcze zabraknie, czy nie. Będzie dobrze? Jej. Mamy drewniany dom. Już coś więcej niż namiot. I czy to był ten moment? Tak, to jest ten moment. Pierwsza rzecz, mam teraz gościa. Jakiegoś dziwnego, nie wiem jak on działa. Ładny domek. Tak. I nareszcie mamy kosiarzy. Teraz będziemy mogli farmy budować. Kosiarzy.
Tak, możemy farm teraz budować. Dobra, ja idę w tą stronę, ty idziesz dzisiaj w drugą. Dobra, okej. Nie rozbudowuj bardziej, na razie to będzie zbyt ryzykowne. Bo jesteś w środku lasu. Tego ty się spodziewasz, że w lesie będzie jasno? Tak. I w sumie nie mam kasy. Dobra, to zamienimy się lampkami. A co to za różnica? No bo tam nie jest aż tak ciemno. Siostra, ale... Nie rozumiem. O co ci chodzi? Przecież ja nie mogę wyjść z miasta, nie mam pieniędzy. Zaraz koronę mi zabiorą. Też pieniędzy już nie mam. A, no to nie powinnaś w ogóle wychodzić. Tak. Dobrze ci od razu koronę zabiorą. No bo tak to działa, że jak nie masz pieniędzy, to ci uderzą, korona ci spada i ci kradą koronę. Ładne. O, wszyscy już biegną. Czyli zbliża się noc. Taka groźna noc. Bo gdyby nie było groźna, to raczej by nie biegli. Mam tylko nadzieję, że sprzedawca z osiołem, wiecie, zdąży do zamury, zanim go ukradną. Zdąży. Kasza. Jest kasza. Jest kasza. No, jest. I jakieś jest osiągnięcie? By the fourth day, czy jakiś tak? No, czwartego dnia i pozwólcie, że chwilowo zobaczę, co to za osiągnięcie. Czwartego dnia. Wiesz o tym, że oni to widzą. A, tak, 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 ale właśnie... Sprawdzam. Czwartego dnia polowałeś 40 lub więcej zwierzątek. Oh, nie! Idealne osiągnięcie, znaczy to, że kasa dobrze płynie. Zły achievement. Dobry achievement, siostra. Nie chcę. Możesz nie chcieć, ale ja wiem, że to dobry achievement. Aha, i więcej już nie możemy zrobić, bo brakuje kamienia. No nie mamy dostępu do kamienia. To jest trochę dziwne. Ale pokazuje, że jakoś nie mamy dostępu do kamienia. Chyba jakoś zdobyć kamień. Ale jak? No ja wiem. No tak, ty wiesz, bo ty jesteś z tych, co to oglądają wszystko na YouTubie i wiedzą wszystko. Wybacz, tego prawie w ogóle nie oglądałam. Cud normalnie. Nie mamy tutaj czegoś odbudowanego. No wie, że tu nie mamy, ale nie wiem po co nam ona niby. Nie wiem, też nie wiem. Nie są potrzebne pod żadnym względem. Teraz jedyne, co potrzebujemy tak naprawdę, to... Nie, widziałam, jak tutaj zastrzelił króliczka. Aha. O, dobra. Było brutalne. Dobra. Wniosek jest prosty. Musimy odnaleźć teraz gdzieś ten zrujnowany statek. Dlaczego? Bo to jest jedyne, co tak naprawdę nam pozostało. Co to za chałupka? Nie wiem. Jakieś 3 diaksy. Dobra, mniejsza z diaksami. Musimy zobaczyć, gdzie jest zrujnowany statek. Bo to jest nasza jedna nadzieja na to, żeby... A, aż tutaj? Dobra, siostra, nie aktywuj tego. Musimy najpierw mur tutaj podbudować. Bliżej. No spoko. I to jest... Nie wiem, co to za chałupa, ale jest tu jakiś taki budynek jakby od strzelnicy. Więc ciekawa sprawa. Dobra. Nie jest dobrze. Na pewno nie jest dobrze. Nie ogarniamy, nie wiemy co zrobić. A co najgorsze, nie widzę tu opcji, która była zawsze dostępna. Czyli konkretnie mówiąc... Czego? Nie widzę nigdzie opcji właśnie budowy z kamienia. Pierwsza rzecz, a druga, nie widzę opcji wysłania wojsk, żeby zabezpieczyć tereny. O. Dobra. Która strona była bezpieczniejsza, twoim zdaniem, siostro? Okej, okay, jeśli prawa była bezpieczniejsza, mówisz, to w takim razie na prawą stronę warto byłoby teraz się rozbudować trochę bardziej i postawić farmerów może? To ja idę po farmerów. Po ludzi, nie po farmerów. Pamiętaj, że my ludzi nie mamy. Znowu? No przecież każdy człowiek to jest jeden człowiek. Tak! No tak, stworzyło się budowniczy, parę uczników, no to co się dziwi, że teraz nie mamy? A co chcesz znaleźć? Przecież tutaj niczego nie ma. I znowu nie można ulepszyć, bo czegoś nie mamy. Tylko nie wiem czego. Dobra. Teraz tak, nie wiem, z dwie, może trzy kosy mi się przydało zakupić. I tak.
Nie wiem, czy to jest w ogóle sensowne podejście, czy nie. Ale tak, jak już mówiłem, to jest na ślepo całkowicie, więc tak. Dobra. Czemu napadnij się do konia? Bo tak. O! Pisał, chciałbym się naprawdę się fochać, bo byle głupotę. Nie jest taki prawdziwy, to jest pseudofo. O, mamy farmera. O, przecież zapłaciłeś. Ale nie mieliśmy ludzi. Dlatego mnie zaskakuje, że jednak mieliśmy jakiegoś wolnego jełopa Stefana. Jestem bogatszy od ciebie. Bo ja nie mam pieniędzy. Dobra. I co teraz tu mam do zrobienia? W sumie nic. Jedno co to może mieć nadzieję, że jeśli... Trzeba poszerzyć teren. Jeśli właśnie poszerzymy ten teren, znajdziemy za chwilę miejsce na budowę kolejnych murów. I nie będziemy przez to płakać. Te drzewa lepiej na razie nie ruszyć. Dobra. Bo jeszcze stracimy naszego gościa z osiołem. O, farmer przyszedł. Ja właśnie sobie świadomiłem, że co zrobiłem, to z największego pota. Co zrobiłeś? Farmery ciągle będą siedzieć na farmach. Okej, fajne, będą szybciej zarabiać czy coś, ale... Jest to ryzykowne, bo teraz jeśli tego nie zmienimy, to po prostu oni będą ciągle siedzieć w strefie zagrożenia. Musimy coś zrobić. Ja? Musimy tylko. Pytanie brzmi, co konkretnie? Dobra, mniejsza z tym. Jedziemy. No patrz, jakieś chwasty już rosną. Ciekawe co to za chwasty. Wyglądają trochę jak jakaś kukurydza. W sumie. Pytanie, gdzie znajdziemy kolejnych ludzi? Przecież z tamtej strony było parę obozów ludzi. A już idę szukać, no. Zresztą chyba po każdej stronie było parę. No to zatrudnij. No już zatrudniam. No i dobrze. Ja w tym czasie zobaczę, jak wygląda sytuacja w tym miejscu. Aha, nie stać mnie. Na usunięcie jednego drzewa. Brawo. Dziękuję bardzo, uczniku. Halo, kuń, co się buntujesz? Bo on musi sobie pojeść. No ale po co? Żeby nie był zmęczony. Mhm. No się dobra. Też zmęczył, ale w lesie nie będę. Dobra, dobra. Nie mam trochę kasy, to mogę zobaczyć co jest tam dalej. Chociaż chyba tu nie było za bardzo niczego takiego wartego uwagi. Tam była łódka. A tak, nie było żadnych namiotów. Dobra. Już przyprowadzeni ludzie. Brawo. Wow, szybko pracują te farmery. Nawet bardzo szybko. Nie spodziewałem się, że w ciągu jednego dnia zrobią wszystko. Dalej myślę, jak zdobyć kamień. Nie da się i tyle. Taka jest moja teoria. Przynajmniej. Niedobrze, nadal nie ma miejsca na mury. Najbliższe jest tu coś. Czyli musielibyśmy zniszczyć obozowisko tego gościa. Niestety. No wcześniej czy później będziemy do tego zmuszeni. Nie ma co ukrywać. Ale jednak wolałbym się z tym wstrzymać na jakiś czas. Bo oni tutaj są zagrożeni. No po prostu rzuć parę monet wcześniej, przed tą chałupą, nie z tej strony. Tu tamte złe dziadostwa po prostu... Nie tak, bo teraz będziecie się podnosić w drodze powrotnej. Albo nie. No i te złe dziadostwa, jak przyjdą, wezmą monetę i sobie pójdą z powrotem. Zawsze jakieś rozwiązanie. Tylko no, nie jest to może najlepsze. Dobry koń sobie je trawę. Teraz je trawę. Niedługo by nie będzie miał co jeść, jak to będzie skumał ciągle.
I nie ma kamienia. Nie można ulepszyć. Nie ma. Pytanie, jak to zdobyć? Akurat jak zdobyć, to wiem. Tylko gorzej, że nie ma nigdzie tego czegoś. To specjalna jakby... kaplica? Chyba tak to da się nazwać, jak tam się tam zapłaci trochę pieniędzy, to dostaje się dostęp do kamienia. To może być trochę dalej. Jak trochę dalej? No, jak tam byliśmy, na lewo. No to proszę bardzo, chcesz to iść. Ale jak ci zabiją jakieś dziadostwa złe, niedobre, to, to nie moja wina. Ja też nie. Nie, a czy ja? Dziadostw. Jak tam farmery? No, trochę leniwo, z tego co widzę. Nie bardzo jest dobrze. Właśnie nie jest dobrze. Krzesło ci skrzypi, mikrofon niedostosowany. A ty mówisz, jest dobrze. Może być gorzej. No. Dałoby się już te dziura ściąć. To proszę, chcesz to rób. No nie, bo stracimy ludzi. Jakich ludzi? Stracimy gościa z osiołem, a nie ludzi. Ale zresztą, to i tak bez znaczenia. Po prostu jesteśmy takie lamy, że nie ogarniamy niczego. No okej, skoro to bez znaczenia, to jest jasne. I tak przecież polegniemy jeszcze przed końcem tej, tej wyspy. Serio, znowu? To. Słyszałam stuknięcie gałki, siostra. Znowu zniszczyły się gumki na twoim płacie. Jak ty to robisz? Nie wiem. No, łatwo tak powiedzieć, nie wiem. Po prostu gram w PVZ. A co to ma do rzeczy? Że ta gałka sporo znosi. No okej, okay, tylko co to ma do rzeczy dalej? Myślisz, że jak ja gram w jakiejś grze na padzie, to nie znosi dużo ten pad? Naprawdę, siostra, to sam jesteś. Dziwno ze swoimi stwierdzeniami. W ogóle strasznie pochmurny dzisiejszy dzień jest. Jak tak patrzę. A nie kojarzę, żeby kiedyś, no, wiecie. Nie możemy wybudować, bo jeszcze to drzewo blokuje. No wiem. No, nie wiem, czy chcesz ścinać. No dobra, jak już musimy. Twoja decyzja, siostra. Ja do tego nie przykładam. Ręki, nogi, kopyta, czegokolwiek. A jak już przy tym jesteśmy, to chyba warto byłoby... Nie, nie ma sensu w sumie. Wiecie, myślałem przy inwestowaniu kolejnym w jakieś tam rzeczy. To już sens miał. I w sumie, skoro mamy tak daleko tutaj już wszystko... Nie mogę. Nie wiem, może trzeba jeszcze więcej drzew usunąć? Możemy, trzeba ile pieniążków. Ups. Co zrobiłeś? Utopiłem monetę. No, nie zmieściłem się w sakwie i wpadło do wody. Nie. Ja nie mam zapchany i zaraz tak wszystko zniknie. Możemy iść do tej łódki. Moglibyśmy w następnym odcinku, bo teraz ten tutaj chciałbym zakończyć i przygotować się na następne w lepszy sposób. Ale no, dobra, mniejsza z tym. Mniejsza o większość, mniejsza o większość. Mniejsza o mniejszość. Większość, mniejszość, tak, większa mniejszość, takie. No dobra, już gadam jakieś głupoty bez sensu po prostu. Już ci się mózg wyłączył. Tak, wyłączył. Bo za... Pan ty wyłączył. O nie! Bo to chciało mu się spać. Źle. Zaspało mu się chciać, a nie chciało mu się spać. Nie umisz. Ja mówię po polskiemu. Dobra. No w takim wypadku mamy dzień. Nie wiem, który, nie sprawdziłem. Ale na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Więc no, dziękuję wam bardzo za uwagę. Następne spotkania. Mam nadzieję, że będą bardziej udane. I może będą już z innym gościem. Ale no, póki co dziękuję wam bardzo. No i trzymajcie się. Hej, hej.